zupełnie lokalni tam byli, sami lokalni w ogóle na koszty. Koszty tak. Do maszyny zapraszam. Rób nam wantura. Kartur. Mogę tu otworzyć z tyłu? Już, poczekaj, tylko sobie otworzę, bo tutaj nie ma w ogóle centralnego. Więc troszkę burdeli, bo tu jest ten, plecak spoko, leży. Spoko. Normalnie jak w czasie jazdy, to plecak zawsze leży z tyłu. A, no i elegancko. Łóżeczko. Zasłonki. Zatelka są z przeceny świąteczne. Sprawdzają się super, nie? Na Camper Majstrach bardzo dużo komentarzy było o tą drabinkę. O co chodzi z tą drabinką? Ja mówię, no przecież nie będę się spinał w ogóle. Tylko sobie otwieram. A tu mam wszystko do góry, nie? Normalnie, kulturalnie. I wiecie, nie ma w ogóle... No da się. Wszystkie sprzęty są. Ale super. To mi się najbardziej podoba. O, fajnie, fajnie nie? No. Znam to, znam ich. A to też jest twoje? Nie, to tutaj w ogóle jak przyjechałem, zaparkowałem, a tu idealnie, bo miałem pranie do wrzucenia. Tu jest prąd, woda, no po prostu mówię, lepsze miejscówki chyba nie znajdę, nie? A to masz, jak wykręcisz siebie, jak jedziesz? Też, też mam, no. Też, fajna też sprawa. I kuchnia? No i tu już mam rzeczy do gotowania. O, właśnie mam dla was kapustę kiszoną, która mi została, sobie surówkę zrobicie, bo mi się to zepsuje, a to będziecie mieli dla siebie. Dobra. Ktoś mi tutaj do auta wsiadł, kurczę. Przekazanie. Dziękuję moim rodzicom, nauczycielom. Hejterą za to, że mnie pusz. Pusz kapustą? Zbieram kapustę. No, że za słoik cebuli. Co? Powinnaś, że za słoik cebuli. Poznajcie Tomka. Cześć. Tomek przyjechał do nas z Niemiec, ale nie przyjechał do nas. Tomek idzie na Camino, startuje w Lizbonie, ale przy okazji nas odwiedził na kempingu. Tomek jeździ takim super samochodem. Może powiesz parę słów, Tomek? Super samochód, stary grat. Ale go zaaranżowałem, no normalnie łóżko, spanie i tak dalej. No i przyjechałem tutaj, potem jutro parkuję w Lizbonie, no i śmigam na Camino, Camino Portugues. Super. Także to jest prawdziwy van life wersji minimalistycznej. Dostaliśmy kapustę. Co to za kamerowanie od rana? Kameruję pogodę, bo pierwszy raz jest pada deszcz. Ojej, ojej. Lej, lej. Ja ci zrobię lej, lej. Ej, nie wracaj. Wszystko wraca. Jeszcze tu proszę, bo tu książę zaraz wyjdzie z tej przyczepy. Znowu zajechał. Widać, że istnieje sprawiedliwość na tym świecie. Bo nam się skończyła pogoda. Po prostu dzisiaj całą noc tak strasznie padał deszcz. Kasia się obudził, musiała sobie założyć te patyczki do uszu. Patyczki? Takie zatyczki do uszu. No i... No i zabrała nam pogoda się niestety do Polski, bo słyszałem, że 14-15 stopni jest w swojej Beskidzkiej. Czyli no... Widzę, że tam idzie wiosna, słońce tam poszło, ale dobrze. Korzystajcie póki możecie. Do nas to też kiedyś wróci. A my jedziemy po internet, nam się skończył internet. I musimy go doładować. Także zamykam i bajo. Zabieramy kota ze sobą na wycieczkę. Chcemy zobaczyć, jak będzie dzisiaj się czuła podczas podróży. Mamy takie ciche myśli, że może by ją zabrać w podróży ze sobą, ale jesteśmy bardzo nieprzekonani, bo słyszeliśmy, że koty to są zwierzęta terenowe, którym nie zabiera się terenu i które bardzo źle znoszą zmiany terenu. Ten kot, no nie podobała mu się ostatnio podróż, no i jeszcze zostaje pytanie, co zrobimy z kotem, kiedy my będziemy, powiedzmy, wspinać się po górach, a kot będzie musiał zostać w aucie i będzie ciepło na zewnątrz. Jeśli jest tam jakiś koci behawiorysta albo weterynarz, napiszcie do nas, proszę, potrzebujemy pomocy. Ale no nic, zrobimy test i zobaczymy, jak się dzisiaj kot będzie sprawował i czuł. Tylko nie ruszaj od razu, dobra? Daj się za chwilę przyzwyczaj do rodzącego silnika. Na razie słucham.
przez okno. Na razie nie miał, czy zaciekawiło ją, co się dzieje. Przez chwilę wyglądałyśmy przez boczne okno, czy ma ją jak dziecko. A teraz poszła do tyłu i na razie się nie boi, jest zaciekawiona. Grzeczny kot. Nie zapomniała, jak się je. Co to się wydarzyło? Internet już załatwiony, teraz jedziemy do sklepu i podjechaliśmy do Lidla, bo jest po drodze, a wam pokażę, co jest przed Lidlem. Dużo kamperów. Lidl Portugalia. Mają kwiatki tutaj nawet z przodu. Zakupy zrobione, przejechaliśmy tam i z powrotem. Kupiliśmy internet, kupiliśmy dużo warzyw i owoców w Lidlu. I kupiliśmy też coś takiego. Ostatnio widziałem, jak na filmie ktoś to jadł, więc pomyślałem sobie, że to spróbuję. A kot? Kot przeżył, z powrotem bardzo miał czoła. Może nie bardzo, ale dość mocno. Bardzo. No i teraz dostałem nagrodę, no i zobaczymy za jakiś czas, czy jest opcja, żeby ona się przyzwyczaiła, czy będzie musiała zostać jednak. Ktoś sporo osób pyta w komentarzach o nasz sprzęt, czym nagrywamy, jaką mamy kamerę, więc raz wam wyciągnąłem przed siebie wszystkie sprzęty i pokażę wam, co my tu mamy. Więc mamy tak. Naszym podstawowym aparatem, podstawową kamerą to jest Canon G5X. Jest to aparat całkiem fajny i poręczny, malutki, ma taki ekranik obracalny, więc można sobie vlogować spokojnie. Mamy drona DJI Sparka małego. Bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz. Do tego jest kontroler. Mamy mikrofon Rode Model Pro, coś tam chyba Pro. Jeszcze specjalnie kupiliśmy na niego antywietrzną taką nakładkę, która się nazywa Deadcat, i to nakładamy na to i wtedy nie wieje podobno. Mamy jeszcze rejestrator dźwięku, mamy też gimbala, ale bardzo mało go używamy, bo to jest gimbal do telefonów. Jeszcze mamy dwa iPhony 6s i tym też czasami kręciliśmy, żeby mieć jakieś takie płynne, ładne ruchy i wiecie, cinematografii. I jeszcze mamy od niedawna kamerę GoPro Hero 4 Black, którą kupiliśmy bardzo, bardzo niedawno. Wcześniej mieliśmy 3 Plus, ale ten 3 Plus miał bardzo kiepską jakość nagrania, więc mamy teraz takie GoPro. Do tego jeszcze mamy takiego wyginanego trójnoga, który się wywodzi z firmy Joby. No i tyle. To jest wszystko, co mamy. Jeszcze jest jeden telefon, którym Kasia kręci teraz. iPhone 6s. Minusem tego aparatu jest to, że nie można bezpośrednio podłączyć do niego mikrofonu kierunkowego albo jakiegokolwiek innego i wpiąć po prostu tu, żeby on rejestrował dźwięk podczas nagrywania. Niestety nie ma takiej możliwości, nie ma takiej funkcji, dlatego też musieliśmy to obejść i kupiłem osobno rejestrator dźwięku. Znaczy, to już ten rejestrator dźwięku już bardzo dawno kupiłem, a niedawno dokupiłem taką część tu pod spodem, do której przyczepiam mikrofon. To podłączam tutaj i w ten sposób, słuchajcie, mogę mieć, to wygląda komicznie, ale działa, i w ten sposób mam kamerę z osobnym rejestratorem dźwięku i obrazu. Oprócz tego tutaj też się nagrywa cały czas dźwięk, ale jeżeli jest bardzo wietrzny dzień, bo nagrywamy i potrzebujemy tego mikrofonu, to wtedy dźwięk idzie z tego, nakładamy później w programie do edytowania i działa. Także potrzeba jest matką wynalazków. Pogoda za oknem nie zachęca do spacerów, więc pomyśleliśmy z Kasią, że dzisiaj rozwiążemy konkurs i wyłonimy zwycięzcę, który otrzyma od nas magnes z Norwegii, z Danii, Chorwacji, Tallina, albo... co jeszcze było ostatniego? No to tam jeszcze jeden magnes będzie ze Szwajcarii. Ach. Więc teraz zabieramy się do czytania komentarzy. Tam są komentarze u Kasi, tu są komentarze Łukasza. No więc zobaczymy zaraz, kto napisał coś ci najciekawszego. Na pierwszy plan idzie Norwegia, ponieważ najwięcej zgłoszeń było związanych z Norwegią. Proszę magnes Norwegia, ponieważ uwielbiam klify i was. Norwegia, ponieważ mojej babci tata był Norwegiem. Chciałbym jej, mojej babci, dać taki magnes dla uśmiechu. O, to jest ładne. Mamy zwycięzcę chyba, nie? Na Norwegię to jest definitywnie. Mamy, słuchajcie, ale schabowy. Napisali nam wierszyk, Przemek i Ola. Zaczęło się niewinnie od kawy z rana, teraz mamy plany techniczne własnego vana. Zawsze woleliśmy namioty i polany, ale wasz sposób jest genialny i już zaadoptowany.
tak nam leci czas wolny, Olcia w wasze filmiki klika, a ja siedzę i łykam wszystko jak młody pelikan. Potrzebny nam ten magnes, ozdoba na lodówki kątek, dla innych pamiątka z Norwegii, dla nas iskra na początek. Leci do was. Wygraliście Norwegię, ale że zgłoszeń z Norwegii było tak dużo, to postanowiliśmy dać dwa magnesy, bo mamy dwa tak naprawdę. Już nie będziemy robić drugiego konkursu, więc lecimy dalej. Więc jeden nagle, pierwszy magnes z Norwegii leci do Ale Schabowy. Magnes numer dwa z Norwegii poleci do Kieltyka Christian, który wpisał taki komentarz. Norwegia. Ponieważ mojej babci tata był Norwegiem, chciałbym jej dać taki magnes dla uśmiechu. Leci do babci magnesik. Teraz lecimy Danię. Ja bym chciała magnes z Danii, ponieważ zawsze chciałam tam pojechać, a wręcz marzyłam o tym. A jak byłam mała, to wszystkie moje zabawki nazywałam Dania. Jeszcze nigdy nic nie wygrałam. O. Dania podobne do mojego imienia, Danio. Magnes z Danii wędruje do Marcina Malinowskiego, a właściwie do jego syna, ponieważ jego syn marzy o tym, żeby pojechać do Legolandu i do Danii. Kacperek zbiera magnesy, ma tylko z Polski i bardzo by chciał, więc... Więc dostaje od nas magnes z Danii. Gratulacje. Teraz Szwajcaria. Magnes ze Szwajcarii. Idzie do osoby o imieniu Yellow, o nickname Yellow0025 za komentarz o treści. Szwajcaria, bo już dawno chodzi ze mną ten kraj, chciałbym pojechać tam na wyprawę rowerową, spędzić 2 tygodnie w siodełku, zwiedzić go z perspektywy roweru. Widząc codziennie rano na magnes na lodówce, będę miał motywację, aby w końcu zrealizować swoje marzenia. Więc powodzenia. Dostaje żadna z motywacji. Dokładnie. Odsyłamy też do takiego, taki kanał Kołem się toczy. Tam na 100% będziesz miał mnóstwo informacji, jak... I motywacji. Jak właśnie zorganizować taką wyprawę w siodełku. Lecimy dalej. Tajlandia. Tallinn! Estonia, bo jest bardzo intrygującym krajem, o którym mało kto słyszał. Jest niby tak blisko nas, a zawsze się myli z Łotwą czy z Litwą. Taki tak. Mały spryciarz. MRC. Gratulujemy użytkownikowi o pseudonimie MRC. Magnes ze Estonii wziąłbym do dłoni, na lodówce bym go przymocował, oblicze białego pudła zmodyfikował. Wędkarską wymowę Tallinn ma. Dla miłośnika rybek się nada. Dobra, mi się to podoba. Twórcze, bardzo ładne. Tallinn wędruje do ciebie. I został nam na koniec... Chorwacja. Chorwacja. O Chorwacji będzie bardzo dużo. Mamy magnes z Chorwacji i on poleci do Beaty Jastrzębskiej. Tak, ponieważ napisała nam piękną historię związaną z poznaniem naszego kanału i z Chorwacją, z mężem. Oni też podróżują, mają psa i przyczepę, więc długi komentarz, nie będę go całego czytał. Pięknie, gratulacje, naprawdę jesteśmy wzruszeni. I jedzie do was magnes. I wlepki. A wszystkim na pociechę powiem, bo dużo osób pyta o te wlepki, że za jakiś czas, jeszcze nie wiemy kiedy, ale te wlepki będą dostępne do kupienia. Tak, już także, niedługo. Także będziecie mogli sobie zapłacić za znaczek, no i przyleci do was. Tak. Ale cierpliwości. Tak, do miesiąca wszystko będzie już jasne. No dobra, a teraz jeszcze już wyjaśniły się wszystkie, jak i kto wygrywa co. A jak się z wami skontaktuję, no po prostu wyślijcie do mnie maila. Każda to osoba, która... została ci nominowana do odebrania magnesu. Bardzo proszę, żebyście mi skontaktowali się z mną poprzez podróżowanie przez @gmail.com i wyślij mi swój nazwę użytkownika i adres, a ja będę się z tą kontaktował, żeby sprawdzić i zweryfikować, czy ty to ty. Więc proszę fejkowych mi do tej maili nie wysyłać, bo ja to będę sprawdzał. Wyniki konkursu są już wszystkim jasne, a teraz, żeby podsumować, podsumujemy, kto wygrywa jaki magnes. Chorwacja leci do Beaty Jastrzębskiej, Dania do Marcina Malinowskiego, Estonia do MRC, Norwegia Kieltyka Christian i drugi z Norwegii Ale Schabowy i Dania już Szwajcaria. Była Szwajcaria Yellow 0025. To jest. Gratulujemy wszystkim wygranym. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział. Wszystkim dziękujemy za miłe komentarze, za wasze fajne historie, za waszą kreatywność. To tyle. Nasz pierwszy konkurs zamknięty zostaje właśnie teraz. Ciach. I zapraszamy na kolejne vlogi. Dokładnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bo tyle. Nie będziemy już przedłużać. Poglądajcie sobie, czy są jakieś ładne widoki i tyle. A jeśli chodzi o kota, kot się obraził na nas za tę wycieczkę. Nie chce wejść już do busa. Także podejrzewam, że przyjdzie jak zgłodnieje. No ale zabranie jej chyba nie będzie możliwe.
zamiast pięknych widoków na koniec, zaraz będziemy testować owoc, który kupiłem z Kasią dzisiaj. I nie wiem, jak się nazywa ten owoc, więc jak ktoś z was wie, jak się nazywa ten owoc, to proszę napiszcie mi, bo trudno mi go znaleźć. Wpisałem green fruit Portugal, ale nie wyskoczyło mi nic. To się w ogóle tak je. Oni to jedli, tak po prostu ze skórką to gryźli. O ja, patrzcie, jakie fajne. W środku jest takie białe i ma takie pestki. Proszę, kochana. Pachnie jak jakieś drewno. Nie, to jest gorzkie. To jest bardzo gorzkie, nieprzyjemne i krupkie i twarde. Gorzkie mam, nie mam gorzkie. Ja mam gorzkie. Ja normalnie zjadłem ten kawałek tutaj i on jest taki gorzki. A to białe jest nie najgorsze, ale... Ale to nie jest owoc. W sensie... Nie tak powinien smakować owoc. Myślę, że nas nie dojrzały jeszcze. No, no nie. Gorzkie, muszę to wypluć.